Cześć, siemano ludzie, z tej strony Sebastianik. Witam was serdecznie na moim kanale. Proszę państwa, czas na ostatnią kolejkę tego spotkania w PKBP Ekstraklasie sezon 2023-2024, kolejka 34. Puszczanie Połomice zmierzy się z Piastem Gliwice. Jak się wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 25 maja o godzinie 17:30. Tak jak oczywiście ta sama data i ta sama godzina. Wszystkie 9 meczy w Ekstraklasie. W ostatniej kolejce. Mecz u siebie rozgrywa na innym stadionie, no bo nie grają w Niepołomicach, tylko grają w Krakowie. Stadionie MKS Krakowia w Krakowie na stadionie Krakowi. Więc no, zobaczymy, kto to wygra. No, mi się wydaje, że tutaj Puszczanie Połomice walczyć będzie o utrzymanie się w Ekstraklasie. Więc zobaczymy, co tutaj będzie oczywiście. Dobrze, to bez przedłużania jedziemy, a ten mecz będzie komentować to spotkanie Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Uwielbiam ten dreszczyk emocji raptem na parę minut przed rozpoczęciem spotkania. Mam nadzieję, że dzisiejszy mecz wbije nas wszystkich w fotele. Ciekawe, czy im to się uda. Prosimy nie odchodzić od ekranów. Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Państwa komentatorami będą dzisiaj Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas Ekstraklasa. Ten jeszcze mogą szukać dobitki. Teraz będzie róg dla Piasta. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Interwencja, wybicie, znakomicie, jak z podręcznika. Piłkę dostaje Jakub Czerwiński. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Biega teraz odważnie w wolne przestrzenie na boku boiska. Była w tym moc, zabrakło precyzji. Dośrodkowanie mija szesnastkę. Zawodnik Piasta wznowi z autu. A tak prezentuje się jedenastka Piasta Gliwice. Piast Gliwice buduje akcję ofensywną. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mało ma miejsca. Twarde wejście, ale skuteczne. Ależ teraz będzie okazja. Szczepański trafia do siatki. Świetnie się zachował. Co to było za uderzenie? Zobaczmy to jeszcze raz. Piłka z całą siłą, jak rakieta, poleciała w stronę bramki. Wobec takiej siły nikt nie miałby szans. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Cisnął go, ale chyba strzeli. O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort, ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Jorge Felix. Jorge Felix znów przy piłce. Nie tym razem, strata.
Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Zapolnik! Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja, trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Strata, muszą bardziej szanować piłkę. Zdecydował się na akcję indywidualną. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe, jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Proszę Państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. No na razie w Krakowie mamy remis. 1-1. No zobaczymy, jak w drugiej połowie tutaj Piast sobie no tutaj poradzi. Zrobimy sobie parę zmian. Zejdzie Amyo, były zawodnik Widzewa, oczywiście. Dobrze, widzimy się po meczu tego spotkania, zobaczymy, co się będzie działo. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Posyła piłkę w szesnastkę. I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. No i po ataku, dobra interwencja. Okazja do strzału. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do 2 trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Jorge Felix. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Piast rusza do przodu. Czy będzie zagrożenie? Podanie do Michała Chrapka. Kapitalny blok. Było groźnie. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Bardzo dobra interwencja. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. A teraz Jorge Felix. Usiłuje strzelać. Broni bez zawahania. Łatwy strzał. Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Znowu Gliwiczanie w próbie zdobycia zwycięskiej bramki. Koniec meczu blisko. Teraz albo nigdy.
Uwaga, będą prowadzić. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Że też przy takim kryciu padła z tego bramka, popatrzmy raz jeszcze. Obrona nie może sobie wiele zarzucić, starała się jak mogła. Mamy teraz wynik 2-1. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Sędzia gwizdkiem daje znak, że to już koniec. Zespół gości wygrywa to spotkanie. Jasne, że lepiej byłoby wygrać na spokojnie, a nie po bramce w końcówce, ale z drugiej strony takie zwycięstwa smakują wyjątkowo. Wyjątkowo udane zawody rozegrał dzisiaj Jorge Felix. Zgodzisz się chyba ze mną. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku? Proszę Państwa, koniec meczu tego spotkania. Piast Gliwice wygrywa to spotkanie z Beniaminkiem Ekstraklasy, spuszczą Niepołomice 2-1. A Jorge Felix tutaj widać, że zawodnikiem meczu został. No zobaczymy, jak będzie na żywo w tej ostatniej kolejce. Dobrze, to na tyle w tym odcinku. Ja przynajmniej na moje oczywiście kolejne odcinki. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. I cześć!